Małgosia Książek, jestem z Sulejówka. Jesteśmy z grupą 23 osób. Przyjechaliśmy z Pułtuska, pięknego, malowniczego miasteczka. Janusz, moja córka Kornelia, przyjechaliśmy z Chojnic. Deusz Oleński, jestem z Rozbitego Kamienia, to jest w okolicach Sokołowa, Węgrowa, siedzę z takim, mieszka w trójkącie takim. Janusz Zaręba, przyjechałem z Pułtuska z kilkoma kolegami. Województwo łódzkie, z Łodzi, a tam na Tolin, koło Łodzi. Podlaskie, Podlasie, Ciechanowiec, nie? Mam na imię Magda, przyjechałam z Marek. Grzegorz Gajewski z Opatowa. To jest piękna miejscowość w województwie świętokrzyskim. Rajd Katyński przejeżdżał tam w ubiegłym roku. Zlot rodzinny też był w ubiegłym roku właśnie w Opatowie, także już chyba rajdowcom w miarę kojarząca się miejscowość. W Gierszwałdzie kolejny raz. Zaczęliśmy tutaj z kolegami w 2016 roku. Stosunkowo późno dołączyliśmy do rajdu katyńskiego, ale atmosfera, która towarzyszy motocyklistom i ta idea rajdu katyńskiego nakazuje być w takich miejscach. Nie sposób zrobić tak, żeby siedzieć w domu, kiedy rajd katyński jest w Gierszwałdzie czy w Częstochowie. Tym bardziej, że w tym roku niestety ze względu na tą pandemię Częstochowy nie było. Zlotu gwiaździstego w Częstochowie. Tym milej było się spotkać właśnie z motocyklistami z rajdu katyńskiego dzisiaj. Przyjechałam, żeby potowarzyszyć tacie i też podziękować za przybyte kilometry. Przyjeżdżamy tutaj co roku na zamknięcie sezonu. Jest bardzo ciekawe, ładne miejsce, dobra trasa dojazdowa. No, bardzo urokliwy ten ołtarz, przy którym msza. No, zawsze tutaj ten wypad robimy. Pogoda dopisuje jak do tej pory, zobaczymy jak będzie dalej. Trochę straszy deszczem, ale mam nadzieję, że dotrzemy z powrotem bez przeszkód do domu. Jestem tu dzisiaj, ponieważ kończymy sezon motocyklowy. Coś dla nas bardzo ważnego, ponieważ motocykl stanowi część naszego życia i chyba warto jakoś uczcić zakończenie sezonu. Może to trochę smutne, ale przecież na wiosnę wyruszymy znowu, tak? Jesteśmy w podziękowaniu za przebyte kilometry i prośba, aby było dość szczęśliwie dalej w ten sposób. My wszędzie jeździmy, Kodeń byliśmy, teraz tutaj, no, zakończenie sezonu. Uczestniczymy w Rajdzie Katyńskim i już przyjęło się tradycją, że spotykamy się tu w Gierszwałdzie. Przyjeżdżamy co rok, tak naprawdę, żeby zakończyć sezon z Panem Bogiem. W tym roku nie udało się rozpocząć w Częstochowie. Dobrze, że uda się skończyć. Co roku przyjeżdżam już 7. raz bodajże. Ten rajd katyński zawsze odprowadzam ich, chociaż nie byłem, miałem zamiar, ale jeszcze jak Węgrzyń żył, to jeszcze mnie namawiał. Ja mówię, nie wiem, czy dam rady tym jechać, on do mnie mówi, jak ja dałem rady, to ty dasz rady, ale trochę takie mam obawy w tej chwili. No, i także no jeżdżę, bo co roku jeździmy na rozpoczęcie do Częstochowy i na zakończenie sezonu tutaj, także jesteśmy razem, się trzymamy tak w grupie takiej. No. Chcieliśmy zakończyć sezon motocyklowy. Radośnie. Przyjeżdżamy co roku, tak tylko od 5 lat przyjeżdżamy już. Tradycyjnie już spotka się z znajomymi. Chociaż to, że możemy się spotkać wszyscy razem,
No to na pewno jest bardzo takie sympatyczne. Wiele osób się już zna, że już jak ktoś był na rajdzie katyńskim, no to jest jedna wielka rodzina. To jest coś nie do opisania. Ci, którzy jeżdżą, to wiedzą jak wygląda ta sytuacja, te relacje między motocyklistami zrzeszonymi wokół rajdu katyńskiego. Coś, czego się nie da opisać, jeżeli się tego nie przeżyje. Musimy, no bo przecież tu nie być zakończenie tak sezonu, no a wszystko to modlitwa, no. Fajnie jest, miłe towarzystwo, ładnie się spotkać, tu z Łodzi są chłopaki, co roku się spotykamy, oni przyjeżdżają do mnie, także zna się z całej Polski. Na 60 moje przyjechało, ponad 40 motocykli było. Miejsce jest dla nas szczególne, bo jest to miejsce święte. Urokliwe, piękne, no i ze względu na wiarę naszą, nie? Miejsce szczególne na pewno ze względu tego, że no Matka Boska Giedrzwałdzka, tak, no darzy łaskami wszystkich, i tych małych, i tych dużych, i tych młodszych, i tych starszych. To jedno z najładniejszych miejsc, w jakim byłam w ogóle. Tak piękne mają tutaj drogi krzyżowe, ładny kościół, swoje sanktuarium. To jest miejsce, w którym Matka Boska leczy z nałogów. O Giedrzwałdzie nie trzeba opowiadać, bo wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, wiemy, co to za miejsce. Natomiast ta niepowtarzalna atmosfera, ta, trzeba powiedzieć, oklepane słowo, ale rodzinna atmosfera rajdu katyńskiego sprawia, że tutaj ciągle się chce przyjeżdżać i ciągle jest mało, niestety. No, msza święta będzie i trzeba będzie wyjechać. I znów do wiosny czekać na Częstochowę. Dłoni związane drutem kolczastym, korek na głowę, huk i mrok, ciemność, a po ciemności światłość. W dolinę grobu krok i nagle wszystko Rozpoczęliśmy lot jesienny w sobotę od spotkania w Domu Kultury, gdzie była kronika tegorocznego rajdu katyńskiego, następnie rozdanie nagród, apel jasnogórski. Ten październikowy wieczór, stojąc u stóp Maryi Niepokalanej, módlmy się za naszą ojczyznę, za wszystkich rządzących, za Polaków, za polskie rodziny, za motocyklistów, byśmy zawsze bezpiecznie docierali do celu. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, za będących na kwarantannie. Módlmy się za umierających. Zawierzajmy Bogu przedstawiennictwo Maryi i was, wasze intencje, też osoby, które nosicie w sercach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zakończyliśmy wczorajszy dzień fantastycznym koncertem Andrzeja Kołakowskiego. Pieśni patriotyczne, te, które są naszemu sercu naprawdę bliskie. Są takie wartości w Polsce, których nie da się rozmieniać na drobne. Wypisujemy często na transparentach: Bóg, honor i ojczyzna. Niech ta Polska, co z wiary zrodzona, grobu uniesie się w syl.
tak właściwie systemu komunizmu na wschodzie nie zanikła. Z dziurawej czaszki wypłynęły ból i gniew. Zapłakał wiatr, ucichło wszystko, tylko drzewa. Jak włoskie maki będą pić żołnierską krew. Ten sezon na pewno był inny, bo tak jak mówiłam, nie udało nam się tego sezonu rozpocząć tak jak zawsze. Na pewno tych wyjazdów było mniej, duże ograniczenia, ale spotykaliśmy się, staraliśmy się jeździć w miarę możliwości. Wiadomo, no te zaostrzenia i w ogóle to nie dało się jeździć. No ale chociaż teraz być, to też jest ważne na zakończenie tego sezonu. No i tutaj to w zasadzie to tylko Katyniacy robią, ale my tu co rok też przyjeżdżamy z Podlasia. Jest tu nas taka grupka, nie? Przez tą pandemię, która panowała. No na pewno mniej się spotykaliśmy, ale w takich indywidualnych grupach też każdy gdzieś tam jeździł. My na przykład mieliśmy jechać w tym roku na rajd po Nary. W czwartek się dowiedzieliśmy, że od poniedziałku będzie kwarantanna na Litwie, więc musieliśmy zmienić trasę. Nasza pani komandor zmieniła trasę. Ale byliśmy w Polsce, w tylu miejscach fajnych, także coś za coś, ale też mogliśmy się spotkać i też tych kilometrów trochę nabić, tak w cudzysłowie oczywiście. No ale no mówię, przede wszystkim to, że mogliśmy się spotkać też, to jest ważne, bo jednak obcowanie człowieka z człowiekiem face to face, prawda, jest na pewno dużo fajniejsze niż telefonicznie czy na przykład przez portale społecznościowe. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jeździmy dużo za granicę, czy to na zachód, czy na wschód z rajdem katyńskim, czy na zachód z innymi rajdami. W tym roku niestety to zamknięcie granic spowodowało, że większość z nas podróżowała po Polsce, ale to też wydaje mi się, że ma swoje dobre strony, bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie i warto było może zostać w kraju, żeby odwiedzić te zakątki, których nie znamy, bo często jest tak, że znamy lepiej zachód Europy czy te wschodnie nasze rubieże niż Polskę. I ten 20. rajd katyński, którym niestety nie uczestniczyłem, ale też pokazał, z rozmów z rajdowcami wiem, że pokazał bardzo dużo takich miejsc, o których rajdowcy, że wszyscy Polacy nie mieliśmy pojęcia tak naprawdę. I to też jest ogromna wartość, że ten 20. rajd tak wyszło, że musiał zostać w Polsce. Ten sezon motocyklowy był inny. Tak się stało, tak Pan Bóg sprawił. Nic na to nie mogliśmy poradzić, ale mogliśmy się do tego ułożyć, mogliśmy kontynuować misję na tyle, na ile warunki pozwalały. I zdaje się, że to nam wyszło, że mimo, że tęsknimy za Polakami na Kresach, to odwiedzaliśmy miejsca dla nas święte i Polaków tutaj w Polsce. W związku z tym też powstały nowe inicjatywy na nie tylko następny sezon, ale w ogóle na lata następne. Więc tak jak zwykle w dziele Bożym, Pan Bóg z czegoś, co by się wydawało nieprzyjemne, straszne, okrutne, potrafi dobro wyprowadzić i tak do tego podchodzimy. Rajd był szczególny, rajd był po Polsce, nie za granicę, ale myślę, że to jednak też było potrzebne, bo przypominamy się Polakom tam na wschodzie, a przecież im się przypominać nie musimy. Natomiast warto było się przypomnieć Polakom tutaj w Polsce, bo to oni przede wszystkim zapomnieli. Indywidualnie można było jeździć, gdzie się chciało praktycznie, poza tam małymi ograniczeniami na samym początku. Potem może trochę mniej grupowych wyjazdów było niż w ubiegłych latach, ale no nie było źle. W zasadzie nie odczuliśmy tego. Jeździliśmy wszędzie tam, gdzie się chciało jechać. Troszkę pojeździliśmy i na Słowacji byliśmy i w górach troszkę, także parę tam tysięcy kilometrów zrobiliśmy. W zeszłym roku zrobiłem 16 tysięcy, w tym roku nie wiem, z 5 może, 6. Mało się jeździło, latość, no trzeba pojeździć choć jeszcze teraz trochę, nie? Należało przywiązywać więcej uwagi odnośnie istniejących zagrożeń, ale jednak zdrowy rozsądek i pewien dystans do tego
też spowodował, że tu jesteśmy. Trochę rozmów dotyczących, jak się jeździło w tym sezonie, no a potem raczej na poważnie, no bo msza. Tu kończy się sezon motocyklowy. Kończy się modlitwą za cały ten przejechany rok. I tu jakoś tak może Matka Boża szczególnie czuwa nad nami. Mnie się wydaje, że właśnie ta Matka Boża z Gieczwałdu jest tą, która opiekuje się nami podczas całego roku. Na Jasnej Górze prosimy o bezpieczną jazdę. Modlimy się o to, żebyśmy wszyscy szczęśliwie dojechali i dotrwali do końca. A tu dziękujemy Matce Bożej. I jakoś mnie się wydaje, że właśnie to miejsce jest takie szczególne. Spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed obliczem Matki Bożej. Przyjeżdżamy do niej, przychodzimy z tym wszystkim, co mamy w swoich sercach. Szczególnie dziękczynienie za miniony czas sezonu motocyklowego, za bezpieczną jazdę. Przynosimy to wszystko, co Pan Bóg pozwolił nam jako Stwórca podziwiać, przeżywać w miejscach ważnych dla naszej Ojczyzny, w miejscach ważnych dla naszych rodzin i dla nas osobiście. Pragniemy za to wszystko naszemu Stwórcy przez ręce Matki Bożej podziękować. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli, zakończyli swoje życie, aby Pan Bóg przyjął ich do szczęśliwości wiecznej. I prośmy o wszelkie dary Ducha Świętego dla każdego z nas, abyśmy godnie nosili imię chrześcijan na co dzień. Odnów nas, Panie Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Nie wiem, czy przypatrzyliście się cudownemu obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dookoła niej jest przepiękny winogron. To symbol Bożej miłości. I dzisiaj chciałbym, abyście popatrzyli na tą wielką miłość. Tak bardzo się cieszę, że wielu z was przybyło tutaj jako małżonkowie do tego sanktuarium, aby wspólnie się modlić. Dzisiaj chciałbym, abyś popatrzył na tą Bożą miłość do ciebie i na to, co zrobiłeś z tym darem, który ci dał. Przychodzimy tutaj, aby nie własną siłą stawać, tylko zaproś do tego życia Boga. Może czasami się wydawać, że Jego nie ma. To tak jak z tą winnicą. Gospodarz zbudował wszystko i wyjechał. Jeżeli nie ma Boga, to mogę robić z tym darem, który otrzymałem za darmo. Z moim życiem, z wolnością, z talentami mogę robić, co chcę. I nawet kiedy posyła do mnie sługi, Matka Boża, która objawiła się tutaj w Gietrzwałdzie, mówiła dziewczynkom, aby nie tylko modliły się na różańcu. Mówiła im o Eucharystii, która jest ważniejsza od wszystkich modlitw, ale też mówiła o tym, aby słuchały kapłanów. Posyła swoje sługi. To nie musi być ksiądz. To może być twoja żona albo twoje dziecko, które mówi, że źle postępujesz. Ale można tego Boga zabić, oddalić się. Ale też można zabić Syna Bożego, odrzucić Go. Posłał swojego Syna. Bo możemy myśleć tak jak uczeni w piśmie i faryzeusze. Co Bóg zrobi z nami, kiedy jesteśmy Mu niewierni? Wszystkich wytraci, a winnicę odda komuś innemu. A Jezus mówi, nie, wchodzę w ten wasz sposób myślenia, odrzucenia Boga i ten, którego odrzuciliście, przez to, że go odrzuciliście, przez to też będziecie zbawieni. Jezus Chrystus, którego uobecniamy w każdej mszy świętej, właśnie w taki sposób, w tym naszym grzechu, w naszej słabości, stał się głowicą węgła. Wiecie, że ten kamień węgielny scala dwie ściany. Na nim można budować. I nawet jeżeli jesteś słaby, nawet jeżeli jesteś grzeszny, chciej budować na nim, aby dom, aby swoje życie ostało się. Dzisiaj Jezus chce ode mnie, od ciebie, abyśmy wydali owoce. I może też to hasło, z którym jeździ wielu was na plecach.
kocham Polskę i Ty ją kochaj, niech będzie takim znakiem, że jesteś człowiekiem sumienia, że jesteś człowiekiem honoru, że jesteś świadectwem. Bardzo serdecznie chciałam podziękować naszym kapłanom za dar tej Eucharystii, księdzu Ireneuszowi, który przewodniczył, i księdzu Bogusławowi, który wygłosił do nas słowo. Nie muszę wam tłumaczyć, że obaj są motocyklistami i to świetnymi, dlatego tak im dobrze idzie prowadzenie nas we właściwym kierunku. Bardzo z serca dziękuję w imieniu wszystkich. Też bardzo serdecznie chcę podziękować ojcu Marcinowi, kustoszowi tego miejsca, że nas przyjmuje i pozwala nam się gromadzić, oddawać w opiekę Matce Bożej. Kochani, kończymy sezon, ale wiadomo, że nie kończymy jeszcze jazdy motocyklowej. Za ten sezon Bogu niech będą dzięki. A ponieważ motocykliści z jednej strony to indywidualiści i mają wiele godzin przejechanych samotnie na motocyklu, po to, żeby później się gromadzić, wspólnie przeżywać swoje doświadczenia, ale też żeby dawać świadectwo. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam na 17 października do Niepokolanowa. Tam będziemy obchodzić Dzień Kapłanów Niezłomnych. O godzinie 11 w sanktuarium będzie msza święta i potem uroczystości. Wszystkich bardzo serdecznie chcę zaprosić na motocyklowe spotkanie opłatkowe do Sulejówka z 12 grudnia. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I tak jak zawsze, bardzo was proszę, spokojnie, bezpiecznie wracajcie do domu. Bardzo, bardzo uważajcie. Pamiętajcie, ostatnie kilometry są najniebezpieczniejsze. Odpoczywajcie, zatrzymujcie się. Czasami lepiej 5 minut później, ale jednak dojechać i wrócić bezpiecznie do domu, bo tam czekają bliscy. Z Panem Bogiem szerokości, do zobaczenia. Daj Boże na Jasnej Górze. Na przykład ja w ubiegłym roku wróciłem na lawecie zamiast na motorze, ale to tylko dlatego, że się popsuł. Moi drodzy, odnośnie deszczu, który chciał padać i w końcu się zdecydował, że nie będzie padał, pozwolę sobie po tych przemówieniach dorzucić słowo od siebie, ponieważ jeden z księży odprawiających nazywa się Chmura, więc czuję się upoważniony do tego. Kiedyś do Jana Bosko przyszli jego parafianie i prosili, a to była susza potężna we Włoszech, prosili go, żeby modlił się o deszcz. I święty Jan Bosko tak spojrzał na nich i mówi: a gdzie macie parasole? I chciałbym odwrócić tę sytuację, że motocyklista nie przepada za deszczem, raczej woli słońce. I tak się dziwiłem, że tak parę kropel spadło, a już wszyscy się poubierali w te kufajki od deszczu. Na szczęście nie wszyscy i deszcz odpuścił. O, świetnie się składa, bo jeden jest chmura, drugi suszyło. No, dobrze. To szczęśliwej drogi już czas i szczęśliwego powrotu do domu. Pan z wami, niech Bóg was błogosławi i strzeże. Wrażenia po spotkaniu jak zawsze wspaniałe. Modlitwa, wspólne podziękowanie za miniony sezon motocyklowy. Ja w tym roku przejechałam rajd katyński po Polsce, więc tym bardziej chciałam tu na tym podsumowaniu być. Ta atmosfera, ta jedność, to jest coś, co łączy, co zbliża ludzi do siebie. Mimo że jesteśmy, każdy z nas jest inny, różny, no to jednak ta modlitwa scala i chęć bycia właśnie razem, dzielenia wspólnej pasji, no to jest coś wspaniałego. Ja już 16 lat jeżdżę na tych Goldwingach, także
A tak przypadkowo mi się pojechałem kupić samochód do Holandii, ja przyjechałem Goldingiem. Żona trochę była niezadowolona, zresztą ona nie wiedziała. Właściwie to ona do po roku czasu się dowiedziała, że to mój motocykl jest. Także no i od tego się czasu zaczęło. Człowiek jak był malutki zaczynał od komara, od WS-ki, od MZ-ki. No i tak zostało, nie? I 60 na karku i nie chce człowiek odpuścić, nie? Właściwie to tam od dziecka. No. Kolega tu mówi, że 60 na karku. No u mnie jeszcze, u mnie już 70 na karku i się tam nie zmienia. Od dzieciństwa już, od drugiej klasy. Podstawówki. Zacząłem jeździć na motorynce, potem coraz większy i tak zostało do tej pory. To już od młodych lat. Tylko w młodych latach nie było za co kupić motoru dobrego, a teraz jakoś na starość płacą dobre emerytury i kupujemy, jeździmy i przyjeżdżamy. Każdego faceta ciągnie do motocykli. Mówisz, że faceci w pewnym okresie rozwoju cywilizacji przesiedli się z koni na motocykle. No i tak zostało chyba. No, ciężko jest znaleźć mężczyznę, który, no nie wszyscy jeździmy, ale który gdzieś tam nie marzy o tym, żeby mieć motocykl, żeby pojechać. U mnie ja mam to szczęście jeszcze, że i moja żona też złapała bakcyla i jeździmy razem, więc tutaj jest mi o tyle łatwiej się wyrwać gdzieś, bo często jest tak, że to ona ciągnie, że może byśmy gdzieś pojechali, więc to o tyle jest łatwiej. A tak jak mówię, jeżeli jest taka grupa motocyklistów jak Rajd Katyński, jak tutaj moi przyjaciele, z którymi też przyjeżdżamy na zloty czy do Częstochowy, czy do Giedrzwałdu, czy organizujemy sobie sami, kiedy Rajd Katyński akurat nie jedzie, no to jest tym większa frajda i tym bardziej jest warto po prostu jeździć motocyklem, jeżeli się łączy jeszcze tą jazdę, samą przyjemność z jazdy z tymi wartościami patriotycznymi, religijnymi. To jest no coś, czego się, tak jak mówiłem, nie da opisać i co spaja tak to wszystko w taką całość, z której jest bardzo ciężko zrezygnować. Znajomi. Przez kolegów głównie, dokładnie. Pasją do motocykla zaraził mnie mój tata. Miałam chyba 10 lat, jak zrobił prawo jazdy, kupił motocykl i zaczęłam jeździć z nim i mi się tak spodobało, że mnie również kupili motocykl. Miałam minicrossa, jeździłam na nim i teraz dalej planuję w tym trwać i dalej jeździć. W końcu mówią, że jesteśmy przyszłością tego rajdu, więc chyba to mój obowiązek jest teraz. Taka jest misja, żeby prawdziwą historię Polski nieść w następne pokolenia, żeby pamięć przechodziła w następne pokolenia. Sezon inny, ale fantastyczny. I fantastyczne jest też to, że jesteśmy w Giedrzwałdzie, że podziękowaliśmy Maryi za opiekę na każdym kilometrze tego sezonu, że jest bardzo, bardzo dużo osób, nie wiem czy nie najwięcej, po prostu jest fantastycznie. I ta wspólnota motocyklowa też jest no, bardzo istotna dla nas i widać, że spotkanie bardzo się udało i było nam bardzo potrzebne. Zobaczenia, dwa rozpoczęcia.